Hej siemanko, ja jestem Magu i dzisiaj... Hej, 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 witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Magu w kolejnym... Ta składnia nie miała sensu. Po prostu witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jak zapytacie pewnie, gdzie ja kuwa jestem, nie? Gdzie ty ma kuwa jesteś? Co to kuwa jest? To ja już wam mówię, bo my jesteśmy w tym momencie, moi drodzy, na dachu. A to, co się stało pode mną, zaraz zobaczycie. Ale najpierw subskrypcja, like i komentarz oczywiście. Jeżeli ktoś jest nowy i nie widział poprzednich odcinków z tej serii, to zapraszam. Jest playlista, można zobaczyć wszystkie odcinki, które się pojawiły. No i jeżeli się spodoba, to zasubskrybować kanał. Tak jak zrobiło to już 173 osoby w tym momencie. Nie możecie być gorsi. Teraz przejdźmy już do bazy, którą zrobiłem. W sensie dokończyłem to, co zaczęliśmy w poprzednim odcinku. To jak możecie już widzieć wejście, to będą spiralne schody, którymi postaram się dzisiaj zająć. Chociaż nie wiem, czy w tym odcinku jeszcze, bo mamy dużo do zrobienia i... No i tak, po prostu nie wiem, czy w tym odcinku się wyrobimy. Dosłownie przed nami znajduje się moja baza, teraz już pode mną. To zejście, którym teraz schodzę, będzie dzisiaj wyburzone. Tego już tutaj dzisiaj nie będzie. Na 3, 2, 1... Tadam! Jest wejście, jest baza, jest dokończona. Także wchodzimy, zapraszam. Żyrandol dupny. Nie wiem, czy to dobrze wygląda, jeszcze się nad tym zastanowię. Póki co daje dobre światło, więc no, nie narzekam. Dokończyłem wszystko tak, jak tutaj chciałem. Zrobiłem sufit na odwrót z podłogą. Troszkę inaczej, to jest wszystko z półpłytek, bo sam główny blok kobla na górze znajduje się właśnie na górze. Tak pomyślałem, że fajnie będzie po prostu zamienić to, co jest na dole, u góry. Co też mówiłem w poprzednim odcinku, że dół będzie z kobla, a te pasy, które teraz są z kobla, będą właśnie z desek. Ale jednak zmieniłem zdanie i zrobiłem na odwrót. Teraz u góry jest takie, chciałem, żeby było tutaj. Mam nadzieję, że rozumiecie. Tutaj zostawiłem sobie wejście do tego, o czym już mówiłem jakiś czas temu, czyli farma i farma. O tym już gadałem, więc nie będę się tutaj na razie rozgadywał na ten temat. Tutaj sobie zostawiłem opcję. Nie wiem jeszcze, czy przyda mi się to tutaj wyjście. Jeżeli nie, to potem to wszystko zmienię, ale aktualnie sobie zostawiłem takie samo tak naprawdę wyjście co tam. Tu jest ogromna szyba, w sensie okno przeszklone, przez które mamy widok na niebo i na wodę. Tutaj też będą schody, którymi się dzisiaj na pewno zajmiemy. A mianowicie będzie tutaj jedna ścieżka schodów do góry. Tutaj będzie taki mały podest i schody z jednej i z drugiej strony. Tutaj i tutaj na pierwsze piętro tego budynku. Więc tak to wygląda, z tym się trochę bawiłem i dalej nie wiem, czy to dobrze wygląda. Ale po prostu nie wymyśliłem nic lepszego na ten moment. Tak to na razie zostawię. Co do ulepszeń tego tutaj wszystkiego, to jest mega duży teren, który można fajnie zagospodarować, więc czasem wyjdzie mi to samo, po prostu jakoś obudzę się i coś wymyślę na ten cały teren. Zrobiłem sobie tutaj te samo otwierające, żebym nie musiał co chwilę klikać i tak dalej. Tutaj zrobiłem sobie jakby takie schodki, czyli po prostu wchodzę, nie muszę się martwić. Aczkolwiek nie wiem, czy to tak zostanie, ponieważ mam pomysł na to wejście tutaj. Zobaczymy, po prostu jest jeszcze dużo możliwości, tam coś widzę, że już chyba idzie do mnie, czy mi się tylko... Wow, zamieniłem. Chyba nie, dobra. Pójdźmy teraz spać i kolejnego dnia musimy znaleźć w ogóle jedzenie. To jest pierwsze primo w tym odcinku, także idziemy spać i widzimy się dosłownie za sekundę. 3, 2, 1 i już. Dobra, więc tak jak mówiłem, dzisiaj zajmiemy się odnalezieniem też jedzenia. Budową później, to jeszcze na to przyjdzie czas. Teraz muszę wziąć sobie tylko na obecną chwilę to, co potrzebuję najbardziej. Czyli, gdzie ja to teraz mam? To jest zawsze, o tutaj. Muszę zjeść niestety zgniłe mięso z zombiaków po prostu, bo no nie mam nic innego aktualnie pod ręką. Wszystko zjadłem. O, nie zaraziłem się.
To jestem w szoku akurat. O, dobra, teraz się zaraziłem. Ale serduszka mi wrócą, co nie? Powiedzcie, że mi szybko wrócą serduszka. Dobra, wrócą mi. Ja zostawiam to mięso na razie. Tutaj więcej nie będę potrzebował, myślę. Chociaż w sumie, dobra, wezmę sobie parę, bo czasami różnie bywa. Tutaj. To sobie potem posegreguję. Na razie mi to nie interesuje za bardzo. Czas teraz po prostu ruszyć na połowy. Tylko w którym kierunku się udać? Tam będzie dobre miejsce. Może tam. Zobaczymy. O, kurczak. Creeper jeszcze tam jest. Ja pierdzielę, są dwa kurczaki. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Chodź tu, kurak, kurde. Co za kupi kurak? Dobra, ja widzę to. Nie wiem, gdzie są te stworki, to co, ale... Niepokoi mnie to. O, jest kurczak. Chodź, come on. Ja mam trzy kurczaczki, zajebiście. Tu jest świnka. Cześć, świnko. Pięknie. Kolejna świnka do kolei. I kolejna świnka. Pięknie. Dobra, żarcie będziemy mieć. Przeżyjemy to chociaż trochę dzisiaj. Jeszcze dzisiaj przeżyjemy, całe szczęście. Kolejna świnka, którą widzę, zajebiście. Żebym przez niej nie zbłądził za bardzo, bo jak tutaj zbłądzę, to będzie przypał. Bo nie znajdę drogi do domu. Znaczy nie, no dobra, znajdę. Ta mapa jest dość prosta w sumie do ogarnięcia się. Nawet w najgorszej sytuacji jesteśmy w stanie wrócić do domu. Chodź tu. No patrz, wariata. Ty no pa. Chciała uciec. Co za wariatka. Dobra. Trochę zbieraliśmy. Póki co wystarczy. Już teraz nie będę na siłę szukał. Jeżeli coś znajdę, to spoko. Jeżeli nie, to... To po prostu wracamy do bazy. Tu widzę jakiś cave. Albo tylko... Ała. Dobra, nie. Nie chcę. Mam to gdzieś aktualnie. Chcę do bazy. A baza jest tam. Swoją drogą. Jedna osoba pod ostatnim filmem w komentarzu napisała mi, że denerwuje ją zgapiany styl. W skali 1 do 1. Co ciekawe. Szczerze nie powiedziałbym, że zgapiam styl 1 do 1, bo... Wiele osób... Lubi taki styl i ja nie ściągam bazy 1 do 1, więc trochę nie wiem, o co chodzi. W sensie rozumiem to, że podobny styl i z tym się zgodzę, bo inspiruję się i to uważam za normalne akurat, że ktoś się kimś inspiruje. Aczkolwiek nie ściągam, nie robię kopiuj w klej w skali 1 do 1, więc to tak dla sprostowania, prawda? Już się robi ciemno, więc trzeba będzie pójść spać, ale mam jedzonko, co mnie bardzo cieszy w sumie. Znaczy na pewno, no tak, cieszy mnie po prostu. Także jak już mamy ten pierwszy punkt za sobą, to teraz ciąg dalszy budowy domku. Idziemy spać i zaraz się widzimy. Słyszymy, znaczy się. Dobra, ja idę to mięso swoje, tutaj nie mam piecyka, więc pójdę sobie na górę. Jeszcze pójdę sobie to moje mięso... upiec po prostu, żeby było zdrowe, nie surowe. Proszę bardzo. Może być drewno, bo aktualnie nie mam przy sobie węgla. Tak czy siak, dzisiaj kolejny etap prac nad domem, w sensie nad bazą. Tam widzę zombiaka, który tutaj mknie powoli do nas. A wiecie co? Już nie, w sumie sobie zostawię, niech tam sobie pochodzi. Niech sobie poczeka na mnie. Jak mu się tak śpieszy. A nie, spali się szybciej. No właśnie. O tym chyba nie pomyślał Gamuń. Tak jak mówiłem, u góry jest kobl. Na dole są półpłytki z kobla i z drewna, żeby to jakoś po prostu wyglądało ładnie. Dzisiaj zajmiemy się właśnie balkonem. Czyli zniszczymy ten cały dirt, który tutaj jest. I poprowadzimy od tego klocka takie właśnie wyjście, aż do takiego momentu, żeby udało nam się skoczyć stąd do wody. Żeby to był taki po prostu szybki... szybka możliwość transportu po prostu. Jak to mięso? Tylko sprawdzę, czy się
Powinno się zrobić. Zrobiło się, dobra. I jeszcze tylko szybko surowy schabik upieczemy sobie i będzie wszystko. Tego pana tutaj nie chcę. Idź sobie stąd. Idź. I zniknij stąd sobie jak najszybciej. Jakiś piorun tutaj, kurde, bazy zniszczył, nie? Ja bym chyba, kuźwa, pół mapy wypierdzielił. Swoją drogą dajcie znać, co wy myślicie o bazie aktualnie, jak to wygląda, jak będzie wyglądało po odcinku. Czy też uważacie, że jest zgapiona? Bo może ja żyję w błędzie, może ja sobie źle to tłumaczę, nie wiem. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie widziałem takiej bazy jeszcze na YouTubie, w sensie w podobnym stylu, owszem, widziałem. Aczkolwiek nie widziałem identycznej, więc no nie wiem. Dobra, mięso jest, raz, dwa, tutaj mamy trochę mięsa, więc przeżyjemy. Ja zaraz sobie tutaj jeszcze wszamię trochę. Prawda. O, ale to dobra. No i mam pełne żarcie, pełną liczbę serduszek. Więc teraz nic innego nam nie pozostaje, jak zabrać potrzebne nam surowce do tego, aby... Najpierw zajmiemy się balkonem, czyli potrzebne nam będą koble. Trochę z tego wezmę. Zresztą to mogę zostawić. Piórko to później. Pół płytki też mogę na razie zostawić. Dobra, niech tak na razie jest. Wiem, że mam bałagan, ale nie miałem czasu tego poogarniać, więc... Także nic innego nam nie pozostaje, jak zostawić sobie tego dirta tutaj. Dlaczego? Ano dlatego, że potem będzie nam łatwiej po prostu wybudować ten balkon. Sobie tutaj to zniszczmy. Raz, dwa. I tak jak mówiłem, właśnie teraz będziemy to wypełniać koblem. Jak się spierdzielę stąd, to będzie słabo. Aczkolwiek prosta metoda budowy. Więc dobrze, że tak to wymyśliłem w miarę sprawnie. Tylko teraz będzie najgorzej wyprowadzić to tam. Może ja to od razu zrobię, co? Żeby potem nie było problemów. Jak się spinkolę stąd, to jest dosłownie po mnie, nie? Dobra. Czy to wystarczy, czy jeszcze nie? Jeszcze jeden klocek bym dodał. Czekajcie, teraz to będzie tak, żeby to było tak w miarę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz jest w sumie dobrze, tylko kurde, boję się, że nie damy rady. Czyli musimy wypuścić jeszcze dwa, żeby było parzyście. Nie musi być parzyście? Niech będzie 12. Raz. Wow, nie tak. Dwa. Jest, teraz jest 12. Czy to mi wystarczy? Kurde, nie wiem, ale dobra. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze teraz tutaj. Pach. I tak to się żyje w tym Minecrafcie. No tak to się żyje, tak trzeba budować, tak trzeba tworzyć. Balkon też zgapiony, ktoś powie. No zgapiony. Zainspirowany. Teraz szerokość mam wyliczoną. Od tego do tego. Dobra, będę tylko musiał pomyśleć jeszcze nad takim zakończeniem jak tam. Tak samo tutaj będę chciał to mniej więcej zrobić. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Na razie trzeba ten... tego kobla wszystko tutaj ładnie poukładać. Oho, dobra. Kobla się skończył. Okej, no taka długość jest, kurczę. Ale to będzie wtedy strasznie długie. No to też tak bez sensu. No to jest maksimum, a jak będę skakał, to z tego rozpędu chyba, kurde, się zmieszczę się w tą wodę, bez problemu. Bez problemu dam radę tam dolecieć, więc spoko. Bałem się po prostu, że nie będę w stanie, że zabraknie mi trochę metrów, paru klocków do tego, żeby się zmieścić, ale z rozpędu, z wyskoku myślę, że na spokojnie dam radę doskoczyć do wody. No dobra, i ostatnia dawka, że tak powiem, kobla, bo tamtego dirta tutaj zniszczymy i zastanowię się nad tym, jak to zakończyć ładnie.
zostawić. No i dobra. To trzeba sobie tutaj wykopać ładnie, znaczy wydobyć, w sensie zniszczyć po prostu. Tam się nie przyda. Teraz tak, tu jest, tu będzie wejście. Chyba, że zrobię takie wejście tutaj, szyby i... Dość szerokie wejście, kurde, nie wiem, czy takie jest potrzebne. Zobaczymy, jak będzie z podwójnym, w sensie z dwoma klockami wejścia, szerokości. Jeżeli będzie za mało, to po prostu, no, normalne wejście, nie, no, co to dużo wymyśleć. Na pewno trzeba rogi. To jest podstawa. Pytanie, czy tak wystarczy. Czy pogłębimy to o jeszcze jedno. Tylko wtedy pytanie jest takie, czy ja dam radę? Dam radę. Myślę, że dam radę. Jeszcze tylko tutaj, wtedy tutaj. Tak to zakończymy. Tak to będzie wyglądało. Będzie dobrze. Dobra, trzeba wykopać tego kopla, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało tak naturalnie. Dobra, no ta strona wygląda fajnie. W sensie tutaj sobie to odgrodzę jeszcze płotki. Tu będzie kolejne piętro, więc też to będzie inaczej wyglądało w późniejszej fazie. Tej budowy, tego projektu, jakim jest baza. Dobra, pozbyliśmy się zbędnego dirtu. Zrobię sobie te płotki i pójdziemy spać, bo w ciemku, po ciemku nie chcę robić. Zrobię sobie tego tak, nie wiem, z 5 może na razie. Zobaczymy. Okej. Okay. To nam wyjdzie łącznie 16 tylko. No dobra, może starczy. Tak czy siak idziemy teraz spać. I za dla was sekundę się słyszymy, jak będzie już dzień. Okidoki. Kolejny dzień. Teraz czas pomyśleć nad tym, jak wykończyć nasz balkon, nasz taras. Tutaj na górze. Nie, no już to wygląda, to jestem z tego zadowolony. W sensie fajnie, że taka duża przestrzeń. Trochę długa, ale będzie dobrze. Jeszcze jak sobie tutaj to zabudujemy, to też jeden klocek odejdzie na to, żeby to było tutaj odgrodzone jakoś, więc to też swoją drogą trochę nam tutaj zajmie miejsca. Czy to się w jakiś sposób, jakikolwiek, nie łączy się, dobra, czyli bez sensu, to już na pewno odpada. Będziemy robić płotki, bo żadnych tutaj murków nie mamy, więc płotki zdecydowanie tutaj będą u nas królowały. A tego się po prostu trzeba pozbyć, niech sobie poleci na dół, albo dobra, wezmę sobie. Tak czy siak. Teraz jak to tutaj zrobić, żeby było dobrze? Czy zostawić tak? Czy zrobić odwrotnie, czyli tak i tak i tak i tak i tak. Pomiędzy to, no właśnie, pomiędzy to co? Tak i tak. To wygląda spoko. I tak co dwa postawić sobie tutaj pach, pach i kurde nie zgadza się. I się kurde, a jak będę zrobił co trzy raz, też się nie będzie zgadzać. Co jeden to w ogóle nie ma sensu. Albo zrobię tak, najwyżej. Znaczy w sensie trzy, po dwóch stronach będzie tak samo w sumie, więc możemy zrobić też tak, bo tu będzie ściana. I możemy dać to jako takie niezamierzone coś. Zobaczymy jeszcze. Tak czy siak, na razie niech jest tak i tutaj. Teraz pytanie jest takie, czy ja przez to mogę przeskoczyć. Dobra, czyli będziemy musieli to zamienić, bo ja będę musiał tutaj skakać. A tutaj będę potrzebował coś, przez co mogę przeskoczyć, czyli szybę, bo... O, fakt. Bo jeśli zrobię tak... Przez płotek nie przeskoczę w żaden sposób. Czy to dobrze zrobiłem? Czy ja czasami tu czegoś nie pomyliłem? No ale nie, muszę tak być. Chyba to zakończenie będzie... Jak dostawię tutaj kobla i tutaj... To będzie dobrze. To będzie dobrze. Musi być tak. Jak teraz mam, no, dosłownie.
Dokładnie tak. O, co jest? Od kiedy można? Ja się boję bardzo wychylać, ale... Nie, no nie mogę, dobra, okej, okay, czyli prosta sprawa. Zamieniamy. To będzie szkło. A tam, gdzie jest teraz szkło, będzie właśnie płotek. Tak trzeba zrobić, dla po prostu czystej wygody. Czyli tak jak tutaj mówię, szyba, szyba, szyba. Teraz przez to okno mogę sobie na spokojnie wyskoczyć. A tutaj przez płotek nie będę mógł wyskoczyć. I to jest tak, jak właśnie ma być. Jeszcze tutaj muszę dodać kobla. Tu i tu. Tak jak tam właśnie zmieniliśmy. Tutaj szyba. Jest pięknie. Teraz skoro tu jest szyba, to tu będzie płotek. Tu będzie szyba i tu będzie, i to jest idealnie. Idealnie, bo tak nie chciałem, żeby była jedna szyba tutaj po środku i wtedy pomiędzy tym płotki. Co właśnie się dzieje? I tak to wygląda. I tak mi się podoba. Tak jest dobrze. No. To niech na razie będzie. Tutaj tym piętrem zajmiemy się w dalekiej, może nie takiej dalekiej, ale w przyszłości po prostu. I co tak jest i tak niech będzie. Skok sobie też na razie zostawimy na później. Aczkolwiek myślę, że na spokojnie powinniśmy się zmieścić. Tak, teraz czas na to, aby zająć się kolejną sprawą. Czyli schodami, które będą wychodzić gdzieś mniej więcej, skoro tu jest teraz, to będzie 2, 3, 4, 5, 6, gdzieś coś w tym miejscu myślę. No wychodziły dwa rzędy schodów właśnie w tym kierunku. I to będziemy mieć też całą przestrzeń do zagospodarowania. W tym wejście tutaj na wieżę widokową, która powstanie w tym miejscu, tego jestem pewien. I tutaj nie wiem, czy czas powstanie pokój do enchantowania, do enchanting table. Aczkolwiek tego jeszcze tutaj pewien nie jestem. Wiem natomiast, że to zejście, którym teraz schodzimy, jeżeli zrobię te schody, to ono zniknie. Dobra, czas się potem zająć po prostu. Muszę sobie najpierw odliczyć, bo na tym poziomie będzie taki podest jakby większy. Dzięki temu muszę postawić tutaj już w sumie płotki od razu, które będą tam u góry, których mi teraz brakuje. Dobra, mniejsza z tym. Jak to zrobić, żeby to było dobrze? Schody, mam schody. Więc dobra, dostawię sobie te płotki jeszcze tutaj. Tak, żeby już były. O, tak nie, dobra. Czyli to odpada. Musi być tak, jak jest teraz. No i w sumie będzie pasować. Bo nawet jeśli mogę zamknąć tutaj, w sensie dodać coś takiego. I coś takiego. I gitara. Teraz tak, tutaj będę chciał zrobić. Tu jest jedna to. Tu będzie druga. Na podest. Będzie kolejna na podest. I tu zaczniemy schodzenie, czyli jeden klocek w dół, drugi klocek w dół, trzeci, czwarty. Bo jest na wysokości 4. Czyli w tym miejscu będzie to zacząć schody już. Teoretycznie. No na to wychodzi. Easy peasy lemon squeezy. Zgłupiałem przez chwilę, ale już wiem. Mianowicie będziemy musieli podkładać te deski. Póki co. Ale to tylko chwilowo. Zrobię tak, 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 tak. I tak, 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 tak. I teraz jeszcze. Nie, już powinno być dobrze. Bo zrobimy schody tu, nie tu. Tu. Zgadza się, dobra. I tu. Kurde. Tu. Tu, tu. I... A, no i tu, i tu. Dobra, teraz jest git. Teraz dołożymy sobie... Bez komentarza. Dołożymy sobie tutaj, pyk, pyk, dobra. I jeszcze tu, tutaj. Dobra. A, jeszcze pod to. Faktycznie. No nie tutaj, Jesus Christ. Co ja dzisiaj mam z tym sterowaniem jakimś pierdzielniętym? Oho. Nie schody. Ja pinkole. Co się dzisiaj dzieje? Jakiś rozkojarzony jestem. No. I tak to ma wyglądać. Nie za szeroki ten podest, kurde. Nie za szeroki ten podest. Nie, no dobry w sumie, bo i tak będę musiał tak zrobić.
bo wyjdzie na to, na to, na to, na to, na to, na to. Teraz tak, tu będzie jeszcze podpórka 1. No będzie się zgadzało, wszystko. Pięknie się złożyło teraz, pięknie. I tutaj z tych dwóch klocków będą wychodziły schody do góry, które wyjdą gdzieś pewnie w tamtym miejscu jakoś tak. Tylko że ten teren będzie cały otwarty, już myślę. Zostawię go, tak, zostawię ten teren otwarty, żeby to po prostu była taka przejrzystość. No i skończyły mi się deski. A spokojnie. Zrobię sobie jeszcze. Fakt. Wiedziałem, że to w końcu nastąpi, wiedziałem. Idę spać i... Ja pierdykam. Nie rób mi tak więcej. Duże są te schody. Są duże. No ale trudno, muszę je zrobić, bo... Nie mam po prostu innego wyjścia. No ja pierdykam. Bartek, skup się. Skup się, Bartek, skup się. Wiem, że jest 11. Ja już wszystko rozumiem, ale kurzy ten, no. Dobra, w końcu się udało. Jezus Maria. Te schody spiralne sobie zostawimy na inny odcinek, bo teraz po prostu nie dam rady tego zrobić. Bo nie idzie mi po prostu dzisiaj. Jestem jakiś taki, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Tak czy siak, mamy teraz dębowe belki i właśnie z nich, tak? Tak, z nich. Chyba nie, z bruku, Jezus, co ja w ogóle gadam dzisiaj? Co ja gadam? Z bruku zrobimy sobie te tutaj takie... O, właśnie o to chodzi. Tylko tak. To musi... Tutaj... zniknąć. Ja pierdykam. Co on tu robi? Ja pierdzielę. Jo! Jezus Maria! Co to jest? Co za gówno? Zdechnij! 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 Wypierdzielaj! Wypierdzielaj! Idź mi stąd! Wypinkalaj! Ja pierdykam! Dobra! Na farmie i jest u mnie. O ciul tu chodzi. On tu chodzi. On tu gdzieś jest. On tu dalej jest. Zdechnął. Jezu, padł. Boże, padł, jak dobrze. Jak dobrze, że padł. Ale się zesrałem. Perła Endu. Mam perłę Endu. Ożysz, kurde. Udało się. Ja pierdzielę, co za gość. O, się zdyga. Co tu się... Ja... I creeper jeszcze. Ty mi stąd idź. Tak jak jeszcze... to coś tutaj, co było, mi coś przyniosło. Już klocka mi dał. Widzisz? A ty co? Tylko byś niszczył wszystko. Dobra. Ja pierdzielę. I ta gra jest, nie wiem czemu się tak skizuje, a ta gra dla mnie jest straszna. Bez kitu. Wow. Co ja tu robię teraz, Jezus Maria? Już się pogubiłem całkowicie w tym, co robię. Ja pierdzielę. Idź stąd, creeper głupi. Ja pierdykam i tu będziesz teraz też stał. Gdzie jest ten drugi? Bo on tutaj też się pojawił na chwilę. Nie jest, to jest Enderman? Nie, to znowu zapomniałem, jak to się nazywa. Aczkolwiek mam z niego perłę Endu, więc no, chociaż to na plus. Perła Endu. No ją muszę sobie schować w takim miejscu i mam to miejsce. O, w tym właśnie tej skrzyni sobie to schowam. Będzie ta perła czekała na to, aż się użyje. W sumie nawet nie wiem, do czego ta perła. Jeśli ktoś wie, dajcie znać w komentarzach. Chętnie się dowiem, o co z tą perłą chodzi. Tak czy siak teraz, dobra, Jezus Maria. Skończmy już ten temat z tymi schodami i ja to pierdzielę. Idę spać. Okej.
Już to wygląda trochę delikatniej. Jeszcze raz dodamy tylko kobla. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj. Nie wiem, czy dodać jeszcze po jednym klocku, na przykład tak. Na przykład tak, na przykład tak i na przykład tak. Czy to nie ma sensu? To nie ma sensu, to wygląda za topornie. No, bez kitu. Dobra, nie, bez tego. Zresztą tu i tak będzie musiał być ten klocek jeden więcej, bo te schody będą prowadziły dalej do góry. Ale to na razie nieważne. Tak samo będzie tutaj swoją drogą. No ten creeper jest jakiś... Dobra, idę się z nim rozprawić, ja to pierdzielę. Ja nie będę ryzykował nim, bo jak on się tutaj wkurzy na mnie i mi tu wybuchnie, to ja nie chcę czegoś takiego. Hello, my friend, chodź tu. Tu możesz. Ale tam nie. Okej, okay. Jest proszek. W końcu. Od jakiegoś czasu jak zabijałem creepery, to tego proszku nie było. Więc cieszę się z tego, że jest. Dobra. Wracam już do tego masakra. Nie wiem, czy dobrze myślę, czy to będzie dobrze... Może dobrze wyglądało. Dobra, niech jest. Niech tak jest, jak myślę. Czyli tu i tu. No i teraz będą dalej szły schody, które trzeba postawić. Czyli pyk, pyk. Czekajcie. Jeden stopień. Drugi stopień. I co, ja teraz muszę to wyburzyć, nie? Bo inaczej się tu nie dostanę. No właśnie, tak myślałem. Coś czułem, że się nie dostanę inaczej. Więc będę musiał to przekopać. Już teraz. Dobra. Aha, jeszcze tutaj, tak? To też przeszkadza. Dobra, okej. Ja już wszystko rozumiem. O, jestem posrany. Do teraz się boję. Żeby mi jakiś tutaj czarny stwór Slenderman, tak? To jest chyba Slenderman? Dobrze mówię? Chyba tak. Że mi tu zaraz wyskoczy znowu. W sumie nie jest taki ciężki do pokonania, ale... Ale ile z tym, kurde, strachu? Szkoda gadać. Tu nic nie ma przypadkiem. Nic mi tu nie zaatakuje. Nie, dobrze. Cieszę się z tego bardzo. I jeszcze, oj kurde. Jeszcze muszę zrobić. Dobra, postawię sobie tu belkę. Mam nadzieję, że się uda. Okej, udało się. I co? Jeszcze schody jedne i jeszcze drugie potem. Czyli sporo tego w sumie. Te schody będą dłuższe. No ale dobra, jesteśmy blisko. Raz, dwa. I pyk, i pyk. I teraz się zgadza. Git. Kostak z dwóch stron i to mi wychodzi na połowie budynku. No w sumie takie małe dziurki tutaj mogą być. Nie przeszkadza to moim zdaniem za bardzo. Ładny widok. I tak samo z drugiej strony będzie. To ja sobie tutaj pousuwam, żeby wam pokazać już taki ten finalny efekt. To się będzie prezentowało. Czy dobrze myślę, że, czy nie dobrze? Nie wiem, co zrobić. Co słyszałem? Nie? Dobra, już mam schizy. Nie, dobrze. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Teraz tutaj jeszcze tylko... No i tak to się prezentuje. Dodam jeszcze tylko takiego ozdobnego kobla tutaj, tutaj. Tutaj muszę dodawać pół płytkę, bo inaczej nie dam rady tego tutaj zmieścić. No, no i świetnie. I to mi się podoba. Tak samo z tej... tej strony. Pyk. I to wyburzamy. No i tak to wygląda. Jeszcze sobie tutaj wszystko ładnie oświetlę i tak dalej. Tak to będzie wyglądało. Te schody będą tak wyglądały. To jeszcze muszę zrobić, wiem, ale to zrobić poza odcinkiem, żeby was tutaj nie trzymać za bardzo. Teraz zrobiliśmy schody, zrobiliśmy teoretycznie w połowie. Więc chociaż tyle dobrze. Skakać się chyba da. Tak to na razie wygląda. Ja was ładnie tutaj pożegnam z tego balkonu. No mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować tego kanału i skomentować, co jeszcze mógłbym zrobić ciekawego
co zmienić i tak dalej, i tak dalej. Dużo zrobię poza odcinkami teraz, także wyczekujcie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, no i cześć.